Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym vlogu. Nareszcie mam chwilę, żeby siąść i go rozpocząć, bo przymierzałam się do jakiegoś intro już chyba 2 dni i nic z tego nie wychodziło. Ale dzisiaj, w tym momencie udało mi się ogarnąć całą trzodę, która mieszka w domu, łącznie z dzieckiem. Wszyscy zadowoleni, mała śpi, więc mam chwilę dla siebie. Nareszcie! I rozpocznę tego vloga od moich takich właśnie przemyśleń w związku z posiadaniem liczniejszej ilości mieszkańców, jak tylko 3 osoby, czyli ja, tata i Natalka. Bo jak wiecie, mamy 2 koty, mamy jeszcze akwarium, ale akwarium to nie wymaga takiej opieki jak właśnie 4 nogi. Czasami odnoszę wrażenie, że ja mam 3 dzieci, a nie tylko 1 dziecko, ponieważ synchronizacja jest idealna. Nie wiem, czy między nimi jest jakaś telepatia, czy na jakiej zasadzie to działa, ale kiedy mała jest głodna, koty są głodne. Bądź na odwrót, kiedy koty są głodne, mała także jest głodna, więc usypianie jej po południu na drzemkę codzienną, no jest trochę wymagające, ponieważ muszę ogarnąć nie tylko ją, ale także 2 gałgany, które biegają po mieszkaniu, a co za tym idzie, kiedy gałgany zjedzą, no to oczywiście załatwią swoje sprawy w kuwetach, kuwety trzeba sprzątnąć, wtedy zaczynają szurać w tych kuwetach, mała się budzi, o Boże, galimatias, dosłownie. I minęło chyba 40 minut od momentu, kiedy zaczęłam cały ten proces, więc już powoli wszyscy się normują, wszyscy się wyciszają, więc emocje opadają. Ja jestem porozbierana, bo naprawdę jest nadal gorąco, ale to nie są takie upały, które były kilka tygodni temu. Te, które sprawiały, że człowiek chciał po prostu się roztopić i nic na świecie, co jest możliwe do wprowadzenia do takiego mieszkania, nie pomagało, my się po prostu kisiliśmy. To było ciężkie. Dostałam odpowiedź z firmy w związku z tym, czy możemy zainstalować tutaj klimatyzację, jednak to nie jest takie łatwe. To nie jest takie łatwe, już Wam mówię, o co chodzi. I muszę przedstawić projekt, jak cały proces będzie wyglądał. Ja oczywiście nie mam zielonego pojęcia, jak to wygląda, z czym to się je, bo nigdy czegoś takiego nie instalowałam. Wiadomo, że trzeba tutaj sprowadzić fachowców bądź firmę, która zrobi oszacowanie kosztów i powie mniej więcej, na czym będzie to polegało, gdzie można zainstalować ten cały unit, ile to będzie kosztowało, co będzie wymagane do tego, żeby takie coś zainstalować. Wiedziałam, że to nie będzie krótka rzecz do załatwienia, więc pewnie będziemy musieli ściągnąć jakąś firmę, która się zajmuje instalowaniem klimatyzacji w mieszkaniach i będziemy musieli poprosić o jakiegoś quota, żeby nam wycenili, ile taka impreza będzie nas kosztowała i jak to będzie wyglądało. Co jeszcze z aktualizacji? Byłam wczoraj w pracy, bo już się zbliża ten czas, kiedy będę musiała wrócić z urlopu macierzyńskiego. Mój urlop tak naprawdę trwa ponad 12 miesięcy, ponieważ mam dużo urlopu do wykorzystania. Chyba zostało mi 35 dni, które jakoś będę musiała rozłożyć w czasie. Powoli przygotowywuję się do tego, że będę musiała mieć komputer zaktualizowany, będę musiała zmienić godzinę pracy, bo jest mała, więc będziemy musieli się wymieniać opieką nad małą, bo wierzcie mi, tutaj żłobek jest niebotycznie drogi, więc mnie bardziej opłacałoby się w ogóle zrezygnować z pracy i siedzieć z nią w domu, niż oddawać ją obce ręce po to, żeby mogła do tej pracy pójść, bo ceny są naprawdę kolosalne. Dlatego też będę musiała zmienić trochę godziny pracy i będziemy musieli tutaj się jakoś zaadoptować do nowych warunków. I tutaj pytanie do Was. Jak Wy sobie właśnie radziliście na obczyźnie? To jest pytanie do osób, które mieszkają poza granicami Polski, choć w sumie może także w Polsce też, jeżeli mieszkacie daleko od swojej rodziny i nie macie pomocy. Jak Wy sobie dajecie radę? Nie wiem, jak to wygląda w Polsce, jeżeli chodzi o żłobki. Natomiast wiem, że właśnie w Anglii one są bardzo drogie. Nie wiem, jak wygląda sytuacja w Niemczech, w Holandii, bo wiem, że tam właśnie stamtąd osoby mnie oglądają, więc byłabym bardzo wdzięczna za to, jeżeli dalibyście mi znać, jak wygląda sytuacja w Waszym kraju. Czy to jest płatna instytucja, czy nie? Czy są państwówki, czy nie? Jak Wy sobie z takim problemem po prostu daliście radę? To znaczy, to nie jest problem, tylko to trzeba jakoś tak sensownie ogarnąć, żeby miało ręce i nogi, żeby mała miała cały czas tą opiekę z naszej strony, żeby nie musiała siedzieć w żłobku.
dzień dobry, witajcie kolejnego dnia. Ten moment miałam zacząć nagrywać tak naprawdę w parku, bo w planie było wyjście w teren z małą, z racji tego, że pogoda zapowiadała się całkiem nieźle dzisiaj, jednak przyszła okropna burza. W dosłownie 2 minuty zrobiło się niesamowicie ciemno, zaczęło padać i zaczęło grzmieć i zaczęło się błyskać. Najpierw błyskać, a później grzmieć. Aktualny stan rzeczy tego nie pokazuje, bo znowu wyszło słońce, ale skoro było tak brzydko jeszcze chwilą temu, to uznałam, że to będzie dobry czas, aby mała miała swoją drzemkę, a ja w tym momencie nagram coś, co miałam nagrać później. Wcale takie lekkie nie jest. Wow. Widać mnie? Mam nadzieję, że tak. Przyszła mi paczka. Biurko składane, bo tak jak Wam powiedziałam, urlop macierzyński już mi się kończy. Już mi się praktycznie skończył. Teraz wykorzystuję część urlopu jeszcze, który sobie zakumulowałam na urlopie macierzyńskim. I tak naprawdę nie ma miejsca do pracy. Mamy stół w pokoju, ale potrzebne mi jest biurko, na którym będę mogła rozłożyć komputer, myszkę, dokumenty, ponieważ 3/4 roboty będę wykonywała z domu, natomiast reszta będzie wykonywana z biura. I muszę mieć coś, na czym będę mogła pracować, dlatego zamówiłam sobie mały składany stół, biurko, które właśnie teraz spróbujemy sobie złożyć i zobaczymy, czy ono będzie mi pasowało. Może ono przypominać trochę stolik, który mamy w kuchni, ale zaraz to się okaże. No i jak? Co sądzimy? Myślę, że wygląda całkiem nieźle. Dobrej wielkości, tutaj na komputer, tutaj na coś do notowania. Wow, jestem zadowolona, naprawdę. Fajnie się szybko składa, widzicie tutaj nóżki mogę popchnąć. Jest blokada, żeby mi się nóżki nie rozjeżdżały. A oto biureczko składane w całej swojej krasie. Kolorem bardzo fajnie zgrane z krzesłem, które tutaj mamy w pokoju. Popatrzcie, wszędzie już są narożne zaślepki, żeby mała sobie nie nabiła guza. Myślę, że bardzo fajnie się komponuje tutaj właśnie z wnętrzem naszej wspólnej sypialni. I kiedy skończę pracę, będę mogła je złożyć i sobie schować, tak żeby nie zawadzało nikomu. Idealny rozmiar na komputer, na notatki. Jestem niesamowicie zadowolona, jak ono tutaj wygląda i jak fantastycznie się wpasowywuje w cały klimat pomieszczenia. A przy okazji, jak jesteśmy już tutaj w naszej sypialni, w naszym małym pokoju, to szybko Wam pokażę jeszcze miętę. Dowierzacie czy nie dowierzacie? Patrzcie, jak skubana urosła. Ja ją wyciągnę tutaj na stolik, żebyście mogli zobaczyć. No niesamowicie wygląda. Tutaj oczywiście dwa gałgany mi muszą asystować przy nagrywaniu. Patrzcie, jak ruszyła w górę. Podlewam ją co drugi dzień i jest o niebo lepsza od tego, co widzieliście jakiś czas temu. Super, cieszę się. Będę mogła ją przesadzić niedługo do większej doniczki, bo nią się oczywiście tutaj asystuje. Pięknie wygląda, naprawdę, do sosów, do odświeżającej wody, rewelacja. I widzicie tutaj, tutaj są malutkie, malutkie zalążki, od samego początku łodyżki wyrastają. Będzie ze mnie chyba jakaś ogrodniczka. Jeszcze czaję się na tymianek, ale do tymianku dojdziemy w swoim czasie. Także tym, myślę, zielonym akcentem skończymy dzisiejszy odcinek, bo będzie on dosyć długi, a nie lubię nagrywać długich odcinków, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie subskrybować, bo wgrywam tutaj regularnie, a my standardowo widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!